Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead Cells. Kontynuujemy sobie grę. Schodzimy na niższy poziom trudności, ponieważ, nie wiem, coś strasznie mi nie idzie ta gra. Ostatnio zaliczyłem już nie wiem ile porażek z rzędu, pod rząd i jakkolwiek by to jeszcze określić. Ogólnie jestem już troszkę nawet na tą grę zdenerwowany, można powiedzieć. Zagramy sobie na brutalność. Oczywiście mam najgorszą broń w całej grze chyba. Jestem ciekaw... Aha, czym ja będę bił przeciwnika, skoro nie za bardzo mam czym. Dobra, powiedzmy. Może granat da radę. Może przykopanie go do ściany da radę? Choć mi się wydaje, że nie bardzo. No dobra, Lightspeed będzie robił robotę w takim razie. O, faktycznie robi robotę. O, mieczek, mieczek, jakikolwiek mieczek biorę. To mi sprzedaj, pozbądź się tego. Jak to przepadnie mi z oczu. No, tak jakby... Jakby to powiedzieć. Różnica pomiędzy... poziomami trudności jest ogromna w tej grze. Tutaj ani razu jeszcze nie dostałem. Kiedy przy normalnym ranie już oberwałbym, nie wiem, 14 razy. Raczej poniżej pół HP nie będę schodził. Czy ja chcę granat taki? Nie chcę. Nie chcę. Lecimy dalej. Oh, hi. No, na dwa strzały przeciwnik, na jeden strzał, jeżeli chodzi o upadek z wysokości. Łucznicy na raz. No, mówię, po prostu tyle już pora... Ło! O proszę. Myślałem, że na tych niższych poziomach trudności... Wow. Wow to ogólnie... Kojarzę tarczę po... tym. Po czym? Po obrazku. To jest chyba bardzo dobra tarcza. Tarcza dająca tarczę i to tak dosłownie. Tarcza bardziej dająca niewrażliwość na ataki przeciwników, jeżeli sparujemy. Więc ja bym chciał bardzo odblokować, ale przede wszystkim to, co chciałbym zrobić, to jak najwięcej wpłacić na... O! Jak najwięcej wpłacić do kuźni. Żeby kuźnia stała się lepsza, żeby więcej przedmiotów pojawiało mi się ulepszonych. Wejdźmy tutaj, zabierzmy. Wiem, że będę musiał przejść przez całą drogę pułapek, ale to nie powinno być straszne, to jest najniższy poziom trudności. Ała, a jednak dostałem. Dwa razy. Ała, trzy razy. Lama. Tutaj się nie da oberwać. A błąd. Jak ja lamię. Nieważne. Jakiś łatwiejszy challenge się po prostu ostatnim razem trafił. Dobra, udało się. I praktycznie nic mi to nie zrobiło. Toksyczne kanały, nie chcę do toksycznych kanałów jeszcze. Chciałbym po nowych piętrach się przelecieć dzisiaj. Czyli tu. Czyli tu. Dziap. Dziap. Przeciwnicy bez szans. Oh, muszę przyznać, tak na odstresowanie już, nie wiem który to jest run, który dzisiaj próbuję nagrać. Już stwierdziłem, że na odstresowanie po prostu wezmę, zagram na tym najniższym poziomie trudności. Gdzie przeciwnicy dosłownie nic nie potrafią mi zrobić. Naszyjnik. Kurczę, ale syf. Szczerze, ale syf. Teraz tak, wał. Co daje wał? Pochłania więcej obrażeń, to jest raz.
Tworzy pole siłowe na 2,5 sekundy po udanej paradzie. No, 2,5 sekundy to jest całkiem sporo, jakby nie patrzeć. Myślałem, że daje więcej, ale i tak sporo. Flint, odblokujmy sobie broń. Odblokujmy sobie tą broń. Zachowam 12 komórek na... O! Mogę ładować. Fajne, podoba mi się. Nawet sobie to ulepszę. Critical Damage Plus, bardzo dobrze. Weźmy sobie leczenie. Nawet YOLO mnie nie za bardzo interesuje. No. Jakby nie zakładam tego, że zginę na tym poziomie trudności. Jeżeli zginę na tym poziomie trudności, to będziecie mogli wyzywać w komentarzach od Lamy, ile wlezie. Mam w sumie nową broń przy sobie. Trochę nie ten. Aha, oni na raz padają, to w ogóle nieważne. A! Au! No nie, tu chwast był. Chwaście przebrzydły. Nie wiem, czy jestem w stanie zdążyć naładować ten strzał. Zanim taki statystyczny przeciwnik zdąży mnie uderzyć. Ała, od tego będę. Jest git. O, to wygląda jak secret w ogóle, ale nie, to nie jest secret. Pyc, trumna. I potężny granat. Oczywiście wezmę, bo ponieważ jest czymś trochę lepszym. Żarcie uleczy nas do całości. Lecimy. Lecimy od stresującego ranika. Kurde. Zgubiłem się znowu. Jak zwykle na tym piętrze. Nawet... Ała! No typie. Nie muszę uderzać z krytycznego ciosu, bo przeciwnicy tak czy siak trafiają... Trafiają? Giną na strzał. Odwróć się. Dzięki. Aha. Dobra, czyli... O! Tak cię załatwiłem. Ile grzybków, co jest? Come on! Skończcie rzucać przyjaciółmi. Dobra, leczymy. Siał. Aha, czyli ty wytrzymujesz strzało. Jeden. Musiałeś. Ale śmiesznie tutaj jest. O, żarcie. Jakby było mi go mało. Moros of the Banished, bardzo dobrze. Na to piętro chcemy iść. Więc wydaje mi się, że możemy zwiedzić drugą stronę w poszukiwaniu jakichś zwoi. Nie, to nie jest krytyczny cios, to po prostu jest cios na daleko. Raziutek. Cześć. Nara. O, kolejne żarcie. No! Serio? Tego się nie spodziewałem. Już porzucaliście sobie mną? Dobra, ten się tutaj chowa. Dobra, widzę, że atak na odległość też jest... Też się zalicza jako atak na odległość. Logiczne. Atak na odległość jest odległościowy. Pamiętajcie o tym. Co miałem na myśli? Przebija tarczę i ignoruje otrzymywane obrażenia od kolcy na plecach. Jest bardzo dobre. Tu mamy skrzynię w ogóle. Skrzynię, po którą wypadałoby się przejść. A ona jest gdzie? Kurczę, jak to piętro jest zabiłe.
Dlatego chyba nie przypadło mi to piętro do gustu, dlatego że jest takie, że można się zgubić. Ale ciabadło to jest niezłe, ej. Naprawdę, flint kosi. Tak wziąłem tą broń, myśląc sobie, dobra, przetestujemy nową broń. Tu się okazuje, że to jest bardzo dobra broń. Skrzynia. A w skrzyni... dobre. Dobre, zabawne. Podobało mi się. Chodźmy już na kolejne piętro. Nie wydaje mi się, że znajdziemy tu coś więcej. Moras of the Banished. Ok, 27 komórek, 60 przeciwników się nie udało niestety tutaj zadziałać. Open the door. Czy chcemy coś ulepszyć? Nie za bardzo mam co ulepszać. No. Bierzemy sobie kombinację, żeby mieć więcej damage'a i lecimy. Leczenie, no. Leczenie co piętro, to jest dobre. O, a właśnie, a tu jest ta żaba, co tak nie daje do siebie podejść. Ta fioletowa taka. Czy to jest żaba? Nawet nie mam pojęcia, co to jest tak w ogóle. Mam broń idealną po prostu na ciebie. Albo nie? Dobra, jednak nie. Żartowałem. Patrzcie, jakie... Dobra, mam to. O, typie! Matko, jak to wkurza. Dobra, startujesz do rankingu najbardziej wkurzających przeciwników? Chyba tak. Nawet te pluskwy nie są aż tak wkurzające jak ten gość. Oj, nie za... nie na raz zdjęty. On to mnie zdziwił. No to ja sobie dodam mocy. Was to już na raz będzie. Brało. Ciebie też na raz krytycznego. Nieźle. Pretty good bym powiedział. O kurde, ale teraz spojrzałem, jak to leczenie działa. Całkiem nieźle. Dobrze, że ten się przysunął do mnie. Kurczę, ten przeciwnik do mnie doskakuje sam. Nie muszę nic robić, to jest... Łatwy przeciwnik do pokonania, nie interesuje mnie ta tarcza akurat. Niestety... Super, nie mam teleportu. Więc muszę się na piechotę wrócić, to jest coś niedobrego bardzo. Nie lubię się wracać na piechotę. Dobra, tu był teleport, mogłem sobie to w sumie zabrać. O, 30 przeciwników bez otrzymania obrażeń. Was zadziabać. No! O, outfit, bardzo dobrze. Lowgunner's outfit, no to teraz mogę się do nich upodobnić. Kurde, zdążył. Serio, ten ogień zabija też... Jakie obrażenie ten ogień siecze? Aż sobie sprawdzę. Aha. Spore obrażenia. No, dawaj. Hello there. Okay, tutaj na górę się drapię, ale tu jest tylko... Właśnie, tu nic nie ma. Więc idziemy sobie to ustronne miejsce do kolejnej walki z minibossem. A tu jest... Biorę, jak najbardziej biorę swój mocy. Jeszcze ktoś? To było piękne, bardzo, nie powiem, dobra wymiana. Znów ty.
Ale podejdź. No chodź. Bardzo dobrze. Doskonale, bardzo dobry przeciwnik. Teraz nawet nie widzę potrzeby ładowania. Blowguna trzeba odblokować. Mam broń taką do odblokowania, blowgun. Czuję się nawet zachęcony, żeby sprawdzić co. O, no robi. 13 przeciwników pokonałem. Nie, 30. Na 30 zaliczone. Fajnie by było, jakby się udało załatwić jednak 60. Te dziabaki martwe. Ja wiem, że wyskoczycie, nie musicie się z tym kryć. O. Dobra, po prostu was tak załatwię, będzie prościej. Będzie prościej, bezpieczniej, łatwiej, milej. Nie! No, nie zauważyłem tego typa. Za dużo truchła leżało na ziemi. Najgorzej, bo straciłem szansę na dodatkowy pokój. Dodatkowy pokój na ziemi. To jest od groma przeciw... Co jest? Co ja tak nagle obrywam? Nagle zacząłem obrywać. Nie podoba mi się to. Sklep, nic ciekawego. Ci sobie poszli, bardzo dobrze. Czy tu dziabak? Mhm. O, come on! Dobra, gincie. Po prostu. Ej, bo ja... W sumie mam problem. To było bliskie. Dobra, olejmy tych przeciwników. Just... O, to tu nie było bossa. Okej, skoro nie było bossa. To jest, skup się na grze. Okej, tu jest już przejście dalej. Teraz, jak najbardziej, idziemy. Przeciwników nie udało się tutaj zebrać. Mamy nowy outfit. Outfitów mam od groma. No nie chcę ich tutaj wykorzystywać. Czy coś tutaj do ulepszenia? Oczywiście nic. Tu coś może? Nekromancja? Może? Niech będzie. Średnio się przyda, ale... Niech będzie. Jakieś kolejne... mutacje na brutalność by się przydały. Mama Tik! Czy ktoś jeszcze pamięta, jak się walczyło z tym bossem? Uj! O cholera. Au. To wybucha? Co? Od kiedy? Nie za bardzo mam chyba... Halo? Mogę się uleczyć? Dzięki. Dobra, chodź tu. Ty-ty-ra-ra-ra. Ała? Nani?
Come on! Jak one biją. Trzymaj. Ci się przyda. No, uciekamy, uciekamy. Ale mógłbym chyba strzelić go w ten sposób. Nie powiem. Czy to na niego... O-o. Najgorzej. Lecz się. Och, well. No to teraz możecie wyzywać Olamy. Możecie wyzywać Olamy, ile chcecie. Mam nadzieję, że... to, co się dzieje w tej grze, czyli seria przegranych, win streak normalnie, czy lose streak 10, mam nadzieję, że to minie i w końcu nadejdą jakieś porządne rany, które... no... będzie się dało przejść. Póki co dziękuję wam za oglądanie. Nie mam już normalnie ochoty nagrywać kolejnego rana dzisiaj, więc po prostu pokażę wam tego. Lama niesamowita. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej, hej.